Cholecka, zapraszam na rozmowę polityczną. Witol Tumanowicz Konfederacja, Rafał Bochenek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Dzień dobry panów. Dzień dobry. Ja bym najpierw chciała poprosić o komentarz w służbie zdrowia, bo to, że czy w ochronie zdrowia bardziej powinniśmy mówić, bo ta ochrona zaczyna być taką ochroną nierealną, bo zamykane oddziały i tak dalej pieniędzy nie ma, to wszystko już wiemy od wielu tygodni. Natomiast no, jak zaczyna brakować kroplówek, no to to już jest na granicy bezpieczeństwa, płynów do kroplówek. No to jest rzeczywiście skandal to co się dzieje dzisiaj w służbie zdrowia. Za to odpowiada bezpośrednio pani Leszczyna, która jeszcze w trakcie kampanii wyborczej mówiła o tym, że będzie rozwiązywała problemy służby zdrowia niczym czarodziejka za dotknięciem czarodziejskiej e, różdżki. A widzimy jak to w praktyce wygląda. Po Słyszałem raz kolejny pani Pan Hołownia co się wypowiadał. No kpiąco no, oczywiście jak no, zwykle ironizuje a... I tam wielkość różki. Tak. tak no to... to jest niepoważne, co kolejny Jak bardzo pan Hołownia pajacu w Sejmie, jakby to, co robi, jak się zachowuje, kompletnie niezadekwatne do funkcji, którą piastuje. A to jest funkcja marszałka Sejmu, czyli drugiej osoby w państwie. Natomiast wracając do sprawy służby zdrowia. No to jest rzeczywiście skandal, ponieważ zamykają się oddziały porodówek. Jedna trzecia porodówek ma zostać zlikwidowana. Oddziały laryngologii mają być zlikwidowane. Chirurgii dziecięcej również. Chirurgii, kardiochirurgii dziecięcej z dziewięciu oddziałów tak, z funkcjonujących w całej Polsce. Siedem ma zostać zamkniętych. Ponad 100 porodowych ma również zostać zlikwidowanych. No to i to wszystko pod takim enigmatycznym hasłem, bo tak często pani Leszczyna tym słowem się posługuje, konsolidacji. Konsolidacji, czyli likwidacji, proszę Państwa. Po raz kolejny brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia, na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. To jest to, przed czym przestrzegaliśmy, bo wróciły te mroczne czasy sprzed 2015 roku, kiedy pana Rukowicz doradzał panu Sowie, marszałkowi województwa małopolskiego, a mnie to akurat te słowa bardzo dotknęły, bo jestem mieszkańcem Małopolski. Kiedy sugerując pozyskanie dodatkowych środków na szpitale wojewódzkie, pana Rukowicz sugerował panu Sowie, panu marszałkowi, aby zamknął kilka szpitali. No to jest ta polityka właśnie likwidacji zwijania państwa polskiego. My się nie rozwijamy, tylko cofamy, zwijamy i tego dowodem Ale właśnie jest to, co się dzisiaj dzieje w służbie jeden zdrowia. Kwiatek. Bo fizjoterapeuci są zaskoczeni zmianami, które ministerstwo proponuje zdrowia, to mają być nowe przepisy, że nie będzie już tej rehabilitacji domowej, czyli dla tych osób, które nie są w stanie wyjść z domu i to jest dla nich jedyna okazja, szansa na poprawę komfortu życia jakąkolwiek, to to ma zostać zlikwidowane. No, generalnie rzecz biorąc, to taka niemoralna propozycja raczej. Czy znaczy w ogóle to jest cała ta sytuacja jest niemoralna, no bo jednak odwoływanie na plan nawet plan zaplanowanych zabiegów. wizyt, no, zabiegów, no, to, jest, to jest koszmar dla wielu osób. Tak. Dowiadują się o tym, że, że jakieś że, że, że poradnie, czy pójście do specjalisty e, kardiologa, to będą mieli na za dwa lata. Za dwa lata to nie wiadomo, czy jeszcze będą żyć na przykład, no, bo przepraszam, no, ale to jest sytuacja naprawdę niebagatelna. Nie to, to jest życie i zdrowie e, Polaków. E, no cóż, ta, ta luka jest ogromna e, i ta czarodziejska różdżka widać nie działa, to można sobie szydzić, ale no jednak e, takie zapowiedzi były przecież w kampanii wyborczej, że tutaj wszystko tak. będzie, e, e, że, że w ogóle marszałek Chłownia to mówił, że lekarz to sam będzie dzwonił podobno do, i się dopytywał o zdrowie. to pozycja na kadencję, a nie no, na... No, no, a dzisiaj się okazuje, że lekarze dzwonią no nie, no, do pacjentów i informują, że są odwołane to zabiegi, biegi. No więc nie dzwonią, Przepraszam, tak, no tak, dzwonią, dzwonią, rozumowanie zupełnie, Hołownic... zupełnie z inną informacją. System jest naprawdę niewydolny i trzeba zastanowić się na tym, jak go, jak go zmienić. Jako Konfederacja myśmy mieli w kampanii wyborczej naszą propozycję odnośnie tego, żeby zdecentralizować, żeby, z, żeby zlikwidować monopol NFZ-u, żeby były kasy, które będą ze sobą rywalizować w tym zakresie, żeby, te, żeby ten pakiet koszyk usług podstawowych, świadczeń podstawowych był w tym zakresie po prostu rozdzielony na ileś podmiotów, które by je świadczyły i każdy mógłby zdecydować, w którym którym by się ubezpieczył. Natomiast na obecnym etapie mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu ten system, nawet dorzucanie do niego pieniędzy po po powoduje, że jest po prostu dziurawy i, no i niewydolny. Ale wiecie co, przychodzą tutaj przedstawiciele koalicji rządzącej, ja już nie będę z nazwiska wymieniała. Jeden po drugim to było dzień po dniu, którzy mówią, że ta trudna sytuacja generalnie szpitali wynika z tego, że lekarze za dużo zarabiają. I podaje jeden pan, że 100 tysięcy złotych jakiś lekarz, drugi, że 370 lekarz miał rzekomo wystawić fakturę za pracę tylko w jednym miejscu, a pracował w wielu. No, generalnie nie przyjmuję tego do wiadomości, bo myślę sobie, że to są specjalnie rozpuszczane jakieś fake newsy, żeby e, spowodować być może nagonkę na lekarzy, e, ale e, no, nie sądzę, żeby to było klub problemu. Znaczy, pani redaktor, no, pani Reszczyna podczas jednego ze swoich wywiadów ostatnich też powiedziała, iż e, planuje przeprowadzić zmiany przepisów w zakresie tego, gdzie mogą być zatrudnieni lekarze i albo lekarz, jej zdaniem, bo tak wtedy powiedziała w trakcie tego wywiadu, e, po będzie pracował w publicznej służbie zdrowia, albo będzie miał swój prywatny gabinet, jakby zasugerowała, to to być, że lekarze... Że nie I to jest oczywiście, to jest, to jest generalnie generowanie, pani redaktor, tematu zastępczego i oderwanie uwagi ludzi, że rząd, rząd koalicji 13 grudnia, rząd Platformy, PSL-u, pana Hołowni nie radzi sobie z tym, co dzieje się dzisiaj w służbie zdrowia. Ewidentnie brakuje pieniędzy. My jako Prawo i Sprawiedliwość zostawiliśmy zagwarantowane 14 miliardów w nfz -cie. Nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi stało. Dzisiaj pani Bieleszczyna rozkłada no ręce. Nie ma na podstawowe... Nie ma. nie ma, dokładnie tak. Nie ma na podstawowe procedury medyczne. Zabiegi są odwołane, pomimo tego, że bardzo często wielu naszych obywateli na te zabiegi czeka już od wielu tygodni i miesięcy. I nagle się dowiadują na koniec roku, że w tym roku ten zabieg się nie odbędzie, co, co generuje nie tylko kolejki w samych szpitalach, jeszcze bardziej je wydłużając, ale również prowadzi do zagrożenia de facto życia i zdrowia tych ludzi. To jest kompletnie nieodpowiedzialne i Szanowni Państwo, no ta sytuacja tylko się będzie pogłębiała, bo jak patrzę na budżet na przyszły rok, budżet zdrowotny, medyczny, na służbę zdrowia, on jest dalece niewystarczający. Ale co więcej, w tym budżecie, szanowni państwo, jest gigantyczna dziura budżetowa. 290 miliardów złotych brakuje w tym, w tym budżecie pieniędzy. Na służbę zdrowia przewidziano 220, tak zapisano na kartce na papierze. Oczywiście papier wszystko przyjmie. Natomiast 290 miliardów nie ma pokrycia w tym budżecie, w związku z tym, z czego ta służba? zdrowia ma być finansowana, nie ma już dzisiaj na to pieniędzy. E, w, widzimy, jak wygląda sytuacja w budżecie państwa. Widzimy, jak wygląda sytuacja w spółkach Skarbu Państwa. No pani redaktor, w spółkach Skarbu Państwa, które jeszcze w zeszłym roku generowały gigantyczne zyski, dochody 11 milia Jaki miliardów złotych, 320 Jaki milionów ja zysku. Czy, przepraszam, w zeszłym roku 11 miliardów zysku. W tym roku te same spółki generują 320 milionów straty. Co więcej, ja mam przy sobie uchwałę. Panie redaktor, uchwała z 8 lipca, z 8 lipca tego roku, zarządu Taurona. To jest spółka energetyczna, Szanowni Państwo, spółka, która podnosi dzisiaj rachunki za prąd milionom naszych rodaków i zarząd składający się z nominatów Platformy Obywatelskiej wnioskuje w tej uchwale do... Walnego zgromadzenia, pytanie, czy walne zgromadzenie przyjęło. A mam taką informację, że podobno ta uchwała, ta uchwała jest zatwierdzona przez walne zgromadzenie. I ona dotyczy podwyżki wynagrodzeń dla zarządu ta uron Nie, pytali o to taurona. Pani, tauron wydał bardzo ogólnikowe, ogólnikowe oświadczenie. Ale że co cztery lata urealniają wynagrodzenia. Nie, nie, nie to jest nieprawda. Oni Zgodnie dzisiaj tak, z przepisami tam pani redaktor, ustawy i tak dalej na platformy. Nominaci Platformy w tej spółce, która dzisiaj podnosi ludziom rachunki za prąd o kilkaset złotych co najmniej rocznie, co najmniej na każdą rodzinę, nominaci platformy będą zarabiali po kilkaset tysięcy złotych najprawdopodobniej, jeżeli ta uchwała rzeczywiście została wdrożona, i to jest gigantyczny skandal. My te wynagrodzenia w spółkach skarbu państwa bardzo mocno ograniczyliśmy. Spółka w Tauronie w zarządzie prezes maksymalnie, jeżeli chodzi o jego podstawowe wynagrodzenie, mógł zarobić 64 tysiące. Brutto. Dzisiaj po wejściu w życie tej uchwały, jeżeli ona weszła w życie, na co zarząd Tauronu nie odpowiedział jednoznacznie, prezes będzie mógł zarabiać nawet kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. To jest gigantyczny skandal. Ludzie nie mają czym zapłacić za rachunki, Dobrze, ne, za prąd, a te... nominaci partyjni drenują spółki Skarbu Państwa. A dlaczego a miało nie być już tłustych kotów? Jak powiedział Marek Jakubiak u nas w materiale, to chyba teraz są tłuste tygrysy, bo to już kotami ciężko nazwać. Ale co się dzieje z tymi zyskami spółki? czy to jest jakaś nieudolność, czy to jest specjalnie robione, żeby potem je wyprzedać, nie czy wiem. Czy tego nie wiem, natomiast może są rzeczy się po prostu to nieudolne zarządzanie, to oczywiście, ale ja chciałem jeszcze zwrócić na to uwagę, że będzie niestety jeszcze gorzej, bo ten system ETS2, który zaraz zostanie wprowadzony, to jest przecież na transport, na budownictwo, doprowadzi do, 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 do do katastrofy, zarówno gospodarczej, jak i po prostu normalnie w, pola w kieszeniach Polaków, e, którzy no, po prostu już teraz mają ciężko, już teraz im ciężko wiązać koniec z końcem, e, a będą mieli tutaj w tym momencie jeszcze gorzej. Na przykład takie azotypu ławy mogą w ogóle nie przetrwać w ogóle tego typu e, s, e, tego typu podwyżek, bo już Czyli się mówi o tym, że jest to zaraz będzie tak? już się mówi o tym, że to jest już praktycznie masa upadłościowa, e, a to jest przecież ogromna, wa ogromna wartość, przecież to jest zakład, który produkuje. Nawozy, które są no, no, krwioobiegiem rolnictwa, no bo nawozy są obiegiem rolnictwa, tak trzeba to powiedzieć. No, bez, bez nawozów nie ma, nie ma produktu, nie ma płodów rolnych. I więc dlatego w tym zakresie my jesteśmy przede, w przededniu naprawdę ogromnej katastrofy, a jeszcze mam wrażenie, że tylko dociskami pedał gazu e, brnąć tą religię klimatyzmu, e, zatrudnia, zatrudniając ciągle Urszula von der Leyen, na, przepraszam, e, no, Urszula von der Leyen komisji, w Komisji Europejskiej, a u nas, z kolei mamy naszą Urszulę Zielińską, która z kolei chce 90% redukcji CO2. No to są ludzie niebezpieczni, których trzeba jak najszybciej odsunąć od władzy. Eee, właśnie a propos Taurona. Tauron to jest ta spółka, w której mają do, dojść do podwyżek zgodnie z tą uchwałą e, wynagrodzeń w zarządzie, która w tym roku za pierwsze półrocze wygenerowała ponad 800 milionów straty. Wersus zyski, która jest. rozumiem, zyski. Jak i zarob... Bo ta spółka w zeszłym roku, jeszcze pani redaktor, zarabiała. Ponad miliard zysku, a dzisiaj się okazuje, że w pierwszym półroczu mamy ponad 800 milionów straty. To jest gigantyczny skandal i tak jest ze wszystkim, bo to nie tylko chodzi o Tauron, ale tak samo mamy w PKP Cargo, dzisiaj również jest nierentowne, tam są ludzie masowo zwalniani, bo przecież 4 tysiące ludzi ma wylądować na bruku. Czy więcej, nie niewypłacane się... są, nie są im nie pensje nie tak. I, i, te, i należne. należne Wypłacane honoraria, które czy tam jakieś dodatki? Tak, których, no to jest, bo dosta, nawet dostaliśmy. Ja jako poseł dostawałem takie interwencje tutaj właśnie od osób zwalnianych, szczególnie nawet zwalniają przedstawicieli związków zawodowych, co jest niezgodne z prawem. Dodatkowo, dodatkowo tam jest mowa o tym, że nie mamy pańskiego płaszcza, co pan nam zrobi? Nie mamy pieniędzy, nie wypłacimy. To nie jest tak, że pan utracił prawo do tego, żeby dostać, no ale my nie wypłacimy, bo nie mamy pieniędzy. To jest skandal ogromny. To są ludzkie dramaty. Ja widziałem konferencje prasowe, na przykład pana posła Andruszkiewicza, w pra... tak, oglądałem konferencję prasową z, koleżan, z kolejarzem, który przepracował tam kilkadziesiąt lat. Brakło mu niewiele dokładnie. miesięcy do emerytury i okazało się, że nagle został zwolniony, pozbawiony dochodu i zarobku dla swojej rodziny, środków utrzymania. Nikt Kompletnie tym się nie przejmuje. I to nie tylko PKP Cargo, Poczta Polska. 9 tam tysięcy. Na ZUS nie, nie płacą 9 tysięcy wszystko ludzi. Wszystko. Tylko w tym roku ma zostać zwolnionych, a w przyszłym roku już mówi się, że kolejne 3 hmm. tysiące idzie do, e, do odstrzału jest, nie mówiąc kolokwialnie, do zwolnienia. E, oni się kompletnie niczym nie przejmują. I ten walec likwidacji, niszczenia polskiego majątku państwowego, spółek Skarbu Państwa, które dotychczas były dochodowe, idzie cały czas naprzód. I tylko razem pod jedną biało czerwoną flagą. Jednocząc się, możemy ich powstrzymać. Dlatego jutro, między innymi, jako Prawo i Sprawiedliwość, będziemy mieli bardzo ważny kongres polityczny, w trakcie którego dojdzie do mam nadzieję, bo oczywiście te decyzje zapadną jutro do, do zjednoczenia środowiska polskich patriotów, ludzi, którym serce, którzy sercem są oczywiście przy Polsce i przy, przy, przy dobrym losie naszej ojczyzny. I mam nadzieję, że do tego oczywiście dojdzie. Zresztą w tym kierunku zmierzamy. A czemu to połączenie służy. No dzisiaj w obliczu tego, pani redaktor, co się dzieje w Polsce, właśnie niszczenia polskiego majątku narodowego, zwalniania ludzi, tych krzywd ludzkich, łamania prawa, niszczenia instytucji publicznych, telewizji publicznej, prokuratury, sądów, upadlania ludzi, bo przecież te wszystkie słowa, wulgaryzmy, stygmatyzacja, to co dzieje się każdego dnia, chociażby widzimy na Placu Piłsudskiego co miesiąc w kontekście tych ludzi inspirowanych politycznie przez koalicję 13 grudnia, to wszystko, szanowni państwo, musi zostać kiedyś zatrzymane i tylko razem, jednocząc się solidarnie, przeciwstawiając się temu pod jedną biało-czerwoną flagą, znaczy z naszym liderem, panem premierem Mirosławem Kaczyńskim, jesteśmy w stanie to powstrzymać, bo jedność w sile, w jedności siła. Jedności siła. E, wywołał Pan e, pytanie. To ja zapytam też e, postawię pytanie, które jest stawiane. Ono jest takie groteskowe właściwie. Dom w budowie czy nie w budowie? Wie Pan o co chodzi? Ja to już mówiłem w innej stacji, ale y, jest. Y... Tak, że posłowie otrzymują ryczałt na prowadzenie swojego biura, na tak. prowadzenie swojej działalności politycznej, zatrudnienie pracownika, asystenta. Tak, tak, tak. i To nie powinno, nie powinno tak. budzić kontrowersji, do momentu oczywiście, do którego posłowie rzeczywiście wydają to na, na cele prowadzenia swojego mandatu poselskiego, a nie na, a nie próbują wyciągać je gdzieś tam na boku i robić z tego powodu jakiś dodatkowy wpływ dla siebie samych. I to jest niestety problem, bo tego typu wydarzenia jak z małżeństwem pani Gajewskiej i pana Myrchy, no to jest sytuacja taka, że po prostu to jest podważanie zaufania do posłów wszystkich, jak tu siedzimy, niestety, bo to jest tak, że my możemy atakować się i słusznie, bo, bo z, każdą kolejną, mówi, że jest z, z każdą kolejną z każdą kolejną historią, jest niestety, ja na samym początku, jak dotarło do mnie pierwsze, pierwsze informacje o tym, że oni, pobiera, że, że oni mają ryczałt na, na jedno mieszkanie jako małżeństwo, to stwierdziłem, że no to żadna afera bo szczerze mówiąc mogą dowolnych dwóch posłów może sobie wynająć w Warszawie mieszkanie i, się, i ten ryczał sobie połączyć żeby wynająć większe nie ma w tym nic, nic złego ale jak potem się dowiedziałem, że, on, że tam jest w ogóle informacja, że może to być w ogóle e, mieszkanie z osoby związanej w ogóle z rodziną, że, e, że wyciągane są dodatkowe kilometrówki, że oni mają mieszkanie w Błoniu i tak dalej i tak dalej, że to są wszystkie, że to wszystko to wszystko chodzi to, to po prostu naprawdę, e, wygląda naprawdę na, na, na taką drobne kręta takie przyciąganie takich drobnych pieniędzy, bo ja też jeszcze tutaj powiedziałem, niestety, ale oburza nas w Polakach najczęściej właśnie takie drobne krętactwo. I nie wiem dlaczego, ale czasem jest tak odwrotnie, proporcjonalnie, jeśli o sumie, chodzi o afery. Tak Im jest mniej, przecież. dokładnie, ale im mniej pieniędzy zostało ukradzionych, to tym bardziej, że jak powiem, jest oburzenie. A czasem mamy do w Widnokręgu naprawdę ogromne afery, milionowe, miliardowe. Często, moim zdaniem, nawet ludzie nawet nie odróżniają milionów od miliardów. I właśnie już, dla nich to już jest abstrakcja. Jeśli ktoś ukradł milion, no on, ktoś ukradł miliard, że wydano na szczepionki miliard, tam półtora miliarda, które zostały zutylizowane, no to, to to nie oburza tak mocno, jak, jak taki drobny przekręt. I bardzo, I bardzo dobrze, że piętnujemy takie zachowania, ale, no ale z drugiej pa, strony jest pamiętajmy o tym, że... No ale to właśnie. I mówi, no, i to, czy... mówi że zaszczuwana jest rodzina tak, i dzieci. Tak, cały świat jest winny jest... dookoła, cały świat jest winny dookoła. A przecież dookoła. należało powiedzieć, jak znaczy, jest. To czy znaczy, ja mam takie Ewentualnie wrażenie, przeprosić. że i nie byłoby znaczy, w ogóle sprawy. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że wystarczy nie kraść. Wszyscy dookoła są winni, tylko nie państwo Merychowie. Yy, I pamiętamy, jak byli w opozycji, jak się zachowywali. W cudzym oku źdźbło, a w swoim oku belki yy, nie widzą. I yy, przecież... Yy, Dzisiaj widzimy, jak to wygląda. Podwójna kilometrówka. Pan Mercha twierdził, że jeżdżą jednym samochodem, a ciągną podwójną kilometrówkę. Podwójny ryczałt na jedno mieszkanie, no podczas, więcej gdy, mają, więcej paliwa podczas paliwa. gdy mają pani redaktor, okazuje się w, tutaj pod Warszawą bardzo okazały i ładny dom. Ja już pomijam to, że pan Mercha jest również w komisji reprywatyzacyjnej, do czego również dotarli dziennikarze śledczy. I tam również przecież dostaje wynagrodzenie dodatkowe. Dodatkowe podobno 10 tysięcy złotych. O tym również informowały nie media, pani do korzyści. a już kuriozą, proszę Państwa, jest to, że pani Gajewska zapomniała sobie oświadczyć, że dostała w darowiźnie dom. Ja pamiętam, pamiętam i tu nie bronię nikogo, więcej jak domów, jeszcze kilka lat temu no bo... rozpętało się piekło wokół pana Nowaka Sławomira z powodu zegarka. Z powodu zegarka. A tutaj mamy dom nieoświadczony, niezadeklarowany, który pani Gajewska w pośpiechu teraz wpisała, jak się rozpętała ta Ale za afera, to nieproszona nie... przez nikogo i nie wzywana przez służby sejmowe i sama to zrobiła. No, Ale przez dziennikarzy i opinię i publiczną zbulwersowana. I być zadowoleni, że sama to dopisała. Zbulwersowana opinia publiczna myślę, że wywarła presję na takie działanie i na wreszcie transparentność w życiu państwa Ameryków. To jest, nawet... jest czas w ogóle na wpisywanie tych zmian i ten czas to chyba był wielokrotnie przekroczony. Tam jest 30 dni chyba na wpisywanie takich no, rzeczy. Które dobrze, mądry polak po szkodzie. Dobrze, że w ogóle to zostało rzeczywiście e, zadeklarowane. Zresztą to kiedy doszło do transakcji darowizny, zapewne to wynika z aktu notarialnego, bo taka darowizna powinna być dokonana w formie aktu notarialnego, bo to jest nieruchomość. Natomiast e, Gliwi, trochę, no, że tam jest e, sama nieruchomość, czyli sam dom, a działka e, nie jest wpisana w tej darowiznie. No, w pośpiechu, dziś. w pośpiechu wiemy, jak to wygląda. Już palił się grunt pod nogami, trzeba było coś wpisać. To pani Gajewska e, wpisała. Natomiast e, no, już sami internauci nawet trochę się z tego śmieją, bo przecież ukuli takie sformułowanie myrchać, Myrchać, czyli kombinować, dojść publiczne pieniądze. E, e, no tak to właśnie e, to, to wygląda. Słowo pani Gajewskiej było dojść. A Do to jest, tak. jest w ogóle dokładnie... To, nie, ale to nazwisko to... dzisiaj stało się symbolem właśnie e, takiego nieetycznego, nieprzyzwoitego zachowania. To jeszcze bardziej jest bulwersujące ze względu na to, że to jest hipokryzja, bo, bo, bo pamiętamy dosłownie dokładnie te zarzuty, które prezentowała pani Gajewska w różnych filmikach, które mówiła tak. dokładnie o tego typu o, o tym, że, że trzeba to piętnować, i miała rację wtedy. Tak. Miała pełną rację, tylko że tak naprawdę widać zupełnie nie przyswoiła swoich własnych słów do siebie, do swoich działań i do działań swojego męża. No bo te pieniądze to są pieniądze publiczne, które zostały powierzone posłom do tego, aby funkcjonowali w ramach mandatu, mandatu poselskiego. I my, tak jak powiedziałem już na wstępie, po prostu tego typu działaniami, tego typu posłów, po prostu sami też wszyscy mamy takie taki e, taki smród po prostu tego, że ludzie nam po prostu przestają ufać, ale sama krytykowała za to samo e, na przykład pana posła Tyszkę i, i posła Kukiza, e, że pobierają dodatki na mieszkania po prostu i w Warszawie mieszkań sama też występowała w tych swoich filmikach no. A teraz po, nie widzi w tym problemu to jest ta obuda, i uważa, jest jest szczerość. wiemy jak to wygląda. Właśnie, chciałam jeszcze zapytać o wizy dla Rosjan, bo tu wczoraj media brzmiały, że po, po raporcie NIK, porażający raport NIK i tak dalej, miażdżący w ciągu pięciu lat pół miliona wiz Rosjanom, a w ciągu tego już od tej inwazji na Ukrainę dwa tysiące wiz zostało wydane Rosjanom, co się okazuje przez osiem miesięcy tego roku, od stycznia do sierpnia, MSZ wydał też prawie dwa tysiące wiz dla Rosjan, 1855. Po co wczoraj było robić tę całą aferę i nie sprawdzić, że samemu się wydało też tyle wiz dla Rosjan? Nawet być może więcej do końca roku. Czy to jest hipokryzja oczywiście, no bo to pokazuje, że szuka się trochę też takiej afery, tam gdzie jej nie ma. Znaczy pytanie jest, pytanie jest na ile to była to, to są rzeczywiście. Potrzebne, potrzebne wizy, no bo to rzeczywiście no, w tym momencie, czy te sankcje nie są w tym momencie nie są złamane. No, że, że, że Ja muszę przyznać, że musiałbym się też mocniej na ten temat zastanowić i zobaczyć. Natomiast zwróćmy na to uwagę, że tych, e, że, że kto w ogóle je otrzymał, bo biorąc pod uwagę działalność Rosji, jeśli chodzi o agenturę, to zresztą ostatnio mieliśmy się już pana Rupcowa, który został został wydalony, a tutaj no, robił poważną agenturalną robotę, szczególnie w środowiskach lewicowych i pamiętamy doskonale, że, że działał razem z ludźmi z środowiskami, które tworzy, którzy, które, robiły strajki kobiet czy też biegały po, po lasach przy granicy z Białorusią i, i tam przeszkadzały w, prac, w pracach służb, w pracach straży granicznej, no to, i destabilizowały tym państwo. Więc naprawdę tego typu wizy no tak, tam powinny to być wyrzucam, dużo bardziej. No właśnie dla samemu być. tego nie robię, tak? No dokładnie tak i to powinno zostać dużo, powinno być przeanalizowane i bar dużo bardziej sprawdzone i szczerze mówiąc też mnie dziwią te liczby, że nadal takie wizy są wydawane. Nie, to znaczy w ogóle te dane podawane przez e, Najwyższą Izbę Kontroli są kompletnie niewiarygodne, bo dzisiaj w ogóle sama Najwyższa Izba Kontroli jest kompletnie instrukcją niewiarygodną. Pamiętamy słynne taśmy e, pana Banasia, z których e, wynikało, że idzie na współpracę taką polityczną, stricte polityczną z dzisiejszym obozem rządzącym. Umawiał się z panem Chmajem na to, że będzie dostarczał tak zwane cukierki, czyli prawda, e, prezenty w postaci tego typu, nie wiem na ile no, pan uczciwie pan zrobionych raportów. Z waszego e, e, człowieka e, na ich, no to, to e, e, trzeba... To, to Chciałem zwracać uwagę na to, że kontrolerzy nie robią sami kontrolę. Ale komuś, komuś podlegają I mają wytyczne z góry. Także, Niestety tak, tak, sama byłem świadkiem kontroli, ja która była robiona na zamówieniu. E, pani redaktor, i jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o kwestię wizy, wiz. W sprawie wiz, to mamy taką oto sytuację. Złodzi krzyczy łapać złodzieja. Robi to po to, żeby odwrócić uwagę. Szanowni Państwo, wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska przed 2015 roku.

milion wiz. Milion wiz zostało wydane dla Rosjan przez obecną koali, ówczesną koalicję, czyli PSL de facto i Platformę Obywatelską w tym roku, w te kilka miesięcy 2000 wiz. Ja już nie mówię, ja już nie mówię o małym ruchu granicznym, który został z obwodem Kaliningradzkim przywrócony. Tak. i również do Platforma Polski, miało bardzo prawdopodobnie, was żeście wstrzymali ten w 2016 Rad, do, dokładnie roku, tak, że nie przywracacie to tego ruchu. A oni to uruchomili tak. i prawdopodobnie już po inwazji Rosji na Krym wjechało do Polski, według szacunków, około dwóch milionów Rosjan. To pokazuje, kto prowadził jaką politykę w stosunku do Rosji. Ja, a, minister e, Błaszczak, oczciwi był jeszcze, odżegnywany, naprawdę, że on nie chce przywrócić tego małego ruchu. Naprawdę, pani redaktor... Pan Sikorski, mówiący i wypowiadający się w ogóle o jakichkolwiek wizach, powinien się schować y, daleko gdzieś w kącie pokoju i nie pokazywać opinii publicznej, bo y, nie chcę nawet tutaj przypominać afery z konsulatem w Wódzku, gdzie musiała interweniować naszym polskim konsulatem w Wódzku, gdzie... Ale po, przypomnę, no mimo wszystko przypomnę, dlatego że warto to, żeby to ludzie jednak rzeczywiście wiedzieli, bo to, to była gigantyczna, międzynarodowa afera. Musiała interweniować ambasada francuska z uwagi na to, że w Łódzku wydawane były wizy różnego rodzaju szemranym osobom o powią powiązaniach rosyjskich, również, no przepraszam za słowo, ale nawet no, ale panią lekkich, panią lekkich obyczajów interweniowali Francuzi, Ukrainy ponieważ wierą. dochodziło tam do licznych nieprawidłowości i odbywał się tam masowy handel wizami. I pan Sikorski, ja nie przypominam sobie, żeby wyciągnął jakieś daleko idące konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za ten proceder. W związku z tym to oni mają gigantyczne grzechy w tej sprawie. Nie obrażając równiku absolutnie, ale no niestety mają pewne wytyczne i potrafią zadawać tendencyjne pytania, czego byłam świadkiem. Chcę zwrócić uwagę na to, mimo wszystko, że póki co to dane, które w tych raportach NIKU były zawarte, to jednak nie są podważane. Tak? Natomiast pytanie jest, czy rzeczywiście, czy one są w tym zakresie. Dane masy, można podać jakieś, w różny sposób, jakieś, prawda? No nie zmienia to faktu, że jednak są różnego rodzaju Ja nie zarzucam, że dane sfałszowane no, były. Więc, absolutnie. Znaczy są jest Natomiast... to niepokojące, może nie miażdżące. Natomiast e, przypomnę jednak, że na przykład w Ministerstwie e, z, z, Spraw Zagranicznych byłaby, był, już były plany na to, aby rocznie przyjmować 800 tysięcy imigrantów legalnie. I, przy, i e, dobrze, że to nie zostało wprowadzone w życie. To no myśmy to no, zablokowali jako Prawo i Sprawiedliwość. No, nie, no właśnie, było to właśnie w Waszym, nie, w waszym nie, ministerstwie. Nie, to jest, ale to, jest, to, jest, jest, to dokument, jest kompletna nieprawda. Jest I i proszę, żeby pan nie wprowadzał który, który, który dokument? Nie ma no do, takiego dokumentu. Jest taki dokument. Nie ma, absolutnie nie ma takiego A jest taki dokumentu. A jeśli y, 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 y jeśli panu wyślę, to pan za... e, 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 opublikuje na swoich tych mediach społecznościowych. Ja chciałbym, żeby pan mi przede wszystkim przedstawił Są ten dokument. Przedstawi, i ale to, nie to jest na porządku, jak najbardziej. Nie jest to, i sprawiedliwość, to prawo i sprawiedliwość. I wy chcieliście sprowadzać tysiące, nie, setki no, tysięcy, nie, no, głupo, tysięcy imigrantów z, z, no tak, no, szczególnie e, i, i także zlega, z krajów muzułmańskich, z Bangladeszu. To była legalna migracja, ale to była masowa migracja, którą wy byliście rekordy biliście, jeśli chodzi o sprowadzanie imigrantów ale nie, nie. To, Znosi to, się nie pan rekordy, i to, rekordy to był Donald Tusk, który będąc szefem Rady Europejskiej, no to za jego czasów, kiedy otworzył granice Unii Europejskiej, napłynęło do Europy co najmniej 3 miliony nielegalnych migrantów. Zachęcam. 3 I to właśnie zachęcam on zachęcam do, jego do, do wygooglowania jego, tego, kto sprowadzał najwięcej Jego stronnictwo. To jego się nie da ale, pro, ale, 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 ale proszę pana, ale o czym pan w ogóle mówi? Ja panu mówię o danych, o liczbach, a, Też pan, nie mówi ma o a pan nie ma tutaj konkretów. 800 ja mówię, tysięcy Ja mówię panu o. Ja to są dane, z dokumentów od danych które wynikają z dokumentów unijnych 3 miliony nielegalnych migrantów na początku na Styczeń 2026 wejdzie w życie pak migracyjny przyjęty I, przez platformę obywatelską my no to, blokowaliśmy. Za, za, to, wypłacać, to blokowaliśmy jeszcze będziemy wypłacać jeszcze migrantom socjal na poziomie krajów skandynawskich A tak czy, bo ta dyrektywa nie jest, nie jest, 14 43, Dokładnie. tak, tak. No, i to, no to trzeba zablokować pak migracyjny był przez lata zablokowane. Dopiero w tym roku e, cała ta procedura nadzieję, ruszyła do przodu. Że w Unii Europejskiej trendy się zmienią i że będzie można to odwrócić, wycofać, oduchwalić. I się okazało, że nie ciągle układ centrowo-lewicowy i słusznie o na, na pokładzie, na którą zresztą głosowaliście za pierwszym razem. O. Dobrze, żeście się teraz zreflektowali. Już, teraz jeszcze te nie głosowaliśmy. Bardzo się cieszę. Teraz nie głosowaliśmy. Bardzo się cieszę. No, coś pozytywnego na koniec. Jutro kongres. Nie wiem, czy już mamy łączenie z Adrianem. Nie mamy łączenia, to panowie, no nie kończymy w takim no to, razie. Możemy dalej jeszcze... zreflektować. Co do historii, Zreflektowali... nie, to może co do przyszłości. Co do przyszłości, to... co do przyszłości, to ja o ten kongres jeszcze zapytam. Czyli jak zmiana nazwy będzie czy cokolwiek czy raczej zostaje prawo i sprawiedliwość Nie nie ma w tym momencie takich planów takich decyzji jutro to jest bardzo ważne wydarzenie dla całego środowiska polskiej prawicy w przysusze z udziałem kierownictwa naszej formacji politycznej będą również przedstawiciele kierownictwa suwerennej Polski planujemy przeprowadzić zjednoczenie i oprócz oczywiście takich zmian stricte formalnych statutowych związanych z powołaniem nowego ciała Takiego komplementarnego, jeżeli, jeżeli chodzi o kierownictwo naszej formacji politycznej, czyli powołanie komitetu wykonawczego do takiej akcji bieżącej, bieżących działań, koordynacji bieżących działań politycznych naszej formacji politycznej. Czyli, e, e, czyli Prawa i Sprawiedliwość. Prawdopodobnie e, pani redaktor oczywiście przeprowadzono to zjednoczenie. Wszystko w tym, w tym kierunku oczywiście idzie, ale to musi się zmaterializować, wówczas będziemy mogli powiedzieć, że doszło do tego zjednoczenia. Także no nie tak, chcę uprzedzać faktów, bo polityka jest dynamiczna, aczkolwiek. A później tak, będą was recenzować. Jesteśmy na E, Panie pani redaktorze, Od tego jesteśmy, my... byliśmy w opozycji za, przy jest... poprzednim rządzie, jak i przy tym. E, ale to, ale pa, nie, z przykrością no, stwierdzam, ja z przykrością. że obecny rząd jest jeszcze gorszy niż ten poprzedni Ale nie, 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 nie <laughs> ja, znaczy ja z przykrością stwierdzam to, że Państwo dzisiaj jednak mimo wszystko bardzo często stoicie po stronie obecnej koalicji. Nigdy, no, mimo wszystko. Chociażby w kontekście prowadzenia <laughs> euro w Polsce, bo jednak właśnie wasi, no no, wasi politycy bardzo często wypowiadają się. Ja bym chciał zdementować. Przepraszam, zdementuję. Będziemy bronić, dzisiaj nie będziemy stać

Właśnie, bo moi tutaj grzecznie, grzecznie było i do końca po prostu zaczęli się kłócić. Także ja bym nie mówiła tak, Adrian, że u ciebie to się nikt nie pokłóci. No. Zwłaszcza, że masz więcej gości. To prawda. O czym u To was? prawda. O czym o życiu, proszę państwa. Generalnie to porozmawiamy sobie o służbie zdrowia. Bo, jak to jest szlachetne zdrowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz i tak dalej, i tak dalej. No, wiele planów jest dotyczących tej służby zdrowia, wiele planów też było, ale spróbujemy podejść do tego tematu dość z dystansem, żeby nie mówić inaczej. I to wszystko przed nami. O budżecie porozmawiamy, o życiu porozmawiamy, o tych dyrektorach, o życiu, którzy w totalizatorze ja dziwnym życiu, nie trafem nie. mają robotę stracić, mimo tego, że w transparentnych konkursach te robotę dostali. Dziwnym trafem prezes tego totalizatora też został na zieloną trawkę tak, po paru miesiącach też transparentnego konkursu. Tak. No ja już nie wiem co się dzieje, ale mam nadzieję, że państwa i moi goście Agoriankom i Agorianom i prowadzącemu ten program będą w stanie to wytłumaczyć. Tłumaczcie, zapraszam na Agorę Klarenbacha. Natomiast następnym razem o życiu porozmawiamy. No bo skoro Klarenbach rozmawia ze swoimi gośćmi o życiu, to dlaczego ja z wami nie mogę o życiu porozmawiać? Dzisiaj nie ma od szarości, Pani Rektor, bo trzeba być po stronie nie e, jesteśmy albo jesteśmy jesteś po stronie dobra, prawa. albo po stronie zła, i albo jesteś po stronie nie prawicy, jesteście po stronie prawa po stronie, po stronie, po stronie prawa i Jak, Jak nie, nie będzie refleksji co do, błędu, rządu, 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 rządu. co do błędu rządu i jeśli nie będzie tej refleksji, to nie wróci się nie do Moi do goście dzisiaj nie chcą skończyć tej dyskusji, ale ja już się żegnam z Państwem ogromnie dziękujemy za cierpliwość. I zabyć z nami.